Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam kolejną garść nowości na temat nowego eventu oraz powiem o kolejnych zmianach na mapie. Jak już mogliście się mnie dowiedzieć, do gry nadchodzi nowy event zimowy, w którym za darmo będzie do odblokowania lotnia oraz skin do broni i pojazdów. Jednak co ciekawe, rozpocznie to kolejne ogromne wydarzenie w grze na skalę tego z Halloween. Wiemy, że do gry nadejdzie jakiegoś rodzaju nowy przeciwnik pod nazwą Lodowego Legionu. Zanim przejdziemy do chyba najciekawszego, to najpierw chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na ekrany wczytywania za 7. i 8. tydzień. Na tym za 7. tydzień widzimy, jak Król Lodu powstaje ze swojego tronu, aby potem, w 8. tygodniu, na szczycie zamku wywołać ogromną burzę śnieżną w stronę zielonego terenu. W prawej dłoni ma pewien przedmiot, ale do niego jeszcze wrócimy. To by wyjaśniło powiększający się teren śniegu na mapie. Teraz na ekranie widzicie porównanie mapy tej sprzed 5 tygodni do dzisiejszej. Jeśli się przyjrzycie dobrze niektóre miejsca, to zauważycie, że śnieg, tak jak miesiąc temu, jeszcze bardziej pokrył mapę białym puchem, co prawdopodobnie jest właśnie sprawką Króla Lodu. Podczas wydarzenia Ice Storm na mapie powinna pojawić się przeogromna śnieżna mgła, co zdradzają nam pliki gry związane z tym eventem. Poza tym, jeśli spojrzymy się teraz na tajemniczą kulę nad srogim szczytem, to usłyszymy pętlę dziwnych dźwięków. Co ciekawe, te dźwięki wzięte pod spektrogram ujawnią nam taki oto zarys Króla Lodu. To chyba już pewne, że Król Lodu będzie częścią tego eventu w grze. Jednak dopiero potwierdza to odkrycie Lucasa na Twitterze. Wstawił on ujęcie z powtórki przedstawiające Króla Lodu w kuli nad srogim szczytem. Zobaczcie sami. Możemy dostrzec, że w ręce trzyma on tajemniczy obiekt trochę przypominający kostkę z 6 i 5 sezonu. Ta fioletowa anomalia może być czymś, co normalnie występuje w sieci Fortnite i Kevin to nie jedyna kostka. Albo Król Lodu wykorzystał pozostałości po Kevinie i użyje tego, aby na mapie Fortnite zesłać swój Lodowy Legion, z którym to my, gracze, za zdanie będziemy mieli walczyć. Pamiętajcie, że to ujęcie z powtórki to tylko błąd w systemie powtórki. Na razie jeszcze nie ma tego w grze. Poza tym, wczoraj późnym wieczorem pękł lód pokrywający bunkier na zimowej wysepce. I na razie nic się z nim nie dzieje. I to w sumie tyle, ile dowiedzieliśmy się na temat nowego eventu w ciągu tych ostatnich parunastu godzin. Tych, co nie znają całości, zapraszam do tego oto filmiku. W tym filmiku za to pokazuję wam m.in. jakie nowe bronie wejdą do gry. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.